Evening, kalispera, bonsoir, shalom, zdravstvujcie, witajcie wszyscy na wieczornej audycji. Przywitał nas Ryszard Jasiński, Moonlight Serenade Glenna Millera. Przepiękna muzyka, ja trochę inną muzykę teraz też będę puszczał. Proszę Państwa, dzisiaj był, jak wczoraj zapowiedziałem, dzień seksu, co było widać w telewizjach, politycy... Cały Boży Dzień. Wiecie, co robili cały Boży Dzień, proszę Państwa. No, ale już się zbliża wieczór, ale oni wieczorem też robią to samo, kurczę. Tylko niektórzy nawet z nastolatkami. Ale o tym ciszę, sza, bo to jest zakazane w Polsce, bo przecież w Polsce walczy się strasznie z każdym przejawem pedofilii i nie tylko pedofilii. Jesteśmy krajem strasznie moralnym, o stałej moralności, także wiecie Państwo, jak to wygląda. Natomiast dzisiaj tam mam taką audycję, fraszkowisko. Nie wiem, kto widział, nie wiem, czy się panu to, Państwu to podobało, czy się nie podobało. Nie potrafię Państwu powiedzieć. Mnie ono się tak, że tak powiem, mnie ona, że tak powiem, ci się, no, tak, żeby się podobała. Nie podobała mi się ta audycja, nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się nie podobała. Pani Daria pisze tutaj, bardzo podoba mi się wczorajsze CSR Kunkale, czyli globalny test społeczny i tak dalej. Czego chce nawet bez jego udziału? Na styl chiński, czyli jeden z najgorszych możliwych. Jaki proces społeczeństwa to powie, czy by ci pokaże? Nie pokażę. I nie pokażę, proszę Państwa. Ja będę jeszcze mówił o polityce, w tym o Chinach później, ale najpierw wpadłem na pomysł, tak mnie te fraszki, proszę Państwa, dzisiaj, że tak powiem, w ten dzień seksu zapłodniły. Oczywiście to żart. Że sam sobie napisałem kilka fraszek. Później Państwu przeczytam, jak będę mówił o... jak będę mówił o wyborach. Ktoś mi cały czas tutaj coś pisze. No właśnie, a ja nadaję w tej chwili. Ale postanowiłem Państwu, tam wspomniałem boja. Boj w tej chwili jest zakazany z wielu powodów. Nie powinno się czytać boja. Przynajmniej tak sądzą nowocześni cenzorzy bez względu na stronę polityczną. Krasickiego też się nie powinno czytać. I jeśli myślicie Państwo, że ta walka postu z karnawałem, czy konflikty pokoleniowe, konflikty obyczajowe, to jest nasz wymysł, naszego Anno Domini 2020, to się głęboko mylicie. To również było za czasów Tadeusza Boja Żeleńskiego. Ja przeczytam Państwu dwa wiersze. To jest wiersz 1907 roku. O bardzo niegrzecznej literaturze polskiej i jej strapionej ciotce. To pisze Boj. To jest taka bardzo duża fraszka i ten styl pisania. Pełna gracji, zacna, słodka, żyła sobie stara ciotka. Bez zbytków, lecz i bez braku, miała swój domek na szlaku. Oprócz cnót rozlicznych wieńca, hodowała też siostrzeńca. Brzydki chłopiec z krzywą buzią, zwał się, dajmy na to, Józio. Ciotka była panną czystą, a Józio był modernistą. Modernista znaczy chłopak, co wszystko robi na opak. Każdego się głupstwa czepi i zawsze chce wiedzieć lepiej. Z tym smarkaczem ciotka stara miała strapień co niemiara. Zawsze jej czymś umiał dopiec, taki był już brzydki chłopiec. Próżno ciotka mu wymienia albo Ludka, albo Henia, co ich przykład wszystkich świeci, jako grzecznych, dobrych dzieci, on rozeprze się wygodnie, obie ręce włoży w spodnie, śmieje się i kiwa głową, jakby mówił, gadaj zdrowo. To rzecz nie do uwierzenia, co on ma za przywidzenia. Czasem coś bez sensu marzy i mówi, że to witraże. I znów wieczór biega nago i rozbija wszystkich lago. Ciotka krzyczy, Józef, arete! A on, ciociu, to kabaret. Wszystkie meble w domu psuje, mówi, że sztukę stosuje. Wszędzie wlezie, wszędzie dotrze, deprawuje dzieci młodsze. To rzecz w Polsce niesłychana, nie chcą wierzyć już w bociana. Kiedyś padła mała Hanka. Ciociu, jestem rotomanka. Ktoś cię tak nauczył? Józio, mówi z rozpaloną buzią. A ja, szepleni Ludwiczka, jestem święta plasamiczka. Chociaż zwykle dobra słodka, zawyła ze zgrozy ciotka, raziła ją na kształt gromu. Taka hańba w polskim domu. Czasem dobra ciotka woła, usiądźcie dzieci dookoła, o hetmanach, kaznodziejach, potem każdy z was wymieni, którego najwyżej ceni. A Józio za śmiechu kona i krzyczy, ciociu, kambrona. Czasem, a najczęściej w poście, przychodzą do ciotki goście. Józiu, przywita się z panem, co ty tam za parawanem? Wyłaź stamtąd, puść haneczkę i powiedz gościom bajeczkę. Wylaz Józio, głową kiwa i w te słowa się odzywa. Bajeczka pana Jachowicza. Staś na sukni zrobił plamę, oblał bowiem pączę mamę, a widząc ją w srogim gniewie, jak przepraszać, sam już nie wie. Plama głupstwo mama doda, ale pączu szkoda. Skończył Józio, gość się śmieje, a ciotkę wnet krew zaleje. Biedaczka dostała mdłości i ze wstydu i ze złości. Tak ten niegodziwy chłopiec zawsze ciotce umiał dopiec. Tak się trafi dobra ciotka, pełna gracji, zacna, słodka, lecz największą ma subiekcję, gdy rozpocznie z Józiem lekcję. Dojdźże ładu z taką głową, zawsze ma ostatnie słowo. Ciotka prawie o trzech psalmach, Józio o tańczących palmach. Ciotka ma o apostołach, a on jej o spermatozoach. Ciotka uczy, kto był Gallus, on poprawia ciociu fallus. Ciotka znów z innego wątku, baje o świata początku. Józio się ząb za ząb kłóci, że świat cały
cały powstał z kłóci. Mruknie ciotka w pasji szewskiej, wciąż ten łajdak przybyszewski. Ciotka znów o ideałach, Juzio, ciociu, co to wałach? Taką ciotka ma subiekcję, gdy rozpocznie z Juziem lekcję. Kiedy wieczór już zapada, ciotka do snu się układa. Juziu, zostaw ten rozporek i chodź odmówić paciorek. Niech Juzio przy łóżku klęknie i powtarza głośno, pięknie. Boziu, usłysz głos chłopczyny, odpuść synów naszych winy. Polska cię na pomoc woła, niech tradycji i kościoła pozostanie sługą wierną, erotyzmem niemoderną, niech się naród ten nie spodli. Teraz Juzio się pomodli za mamusię, za tatusia. Potem grzecznie się wysiusia i spokojnie cicho zaśnie. Brzydki chłopak mrugnął. Właśnie. Napisane to było, proszę Państwa, w 1907 roku. W tymże samym roku, w Słówkach Boja, napisał coś, co nadaje się dla wielu z nas. No tak, panie Igorze, bo Boj Żeleński nie pasuje poglądami do wiodącego nurtu, gdyby choć rozstrzelali go Sowieci, a tu na złość Niemcy. No niestety, tak to było, Niemcy go rozstrzelali. Ale jest coś takiego jak Nowa Wiara, gdzie jeżeli przedłożymy tutaj pewne rzeczy na dzisiejszych zielonych miłośników tych wszystkich takich, prawda, ekologii, Greta Thunberg, ten wiersz się naprawdę nadaje. To też jest 1907 rok. Nowa Wiara nazywa się. Zewsząd chóry brzmią z radosne, ma cel wreszcie egzystencja, cel co wskrzesi rajską wiosnę, a tym celem abstynencja. Nazbyt długo ludzkość biedna ścigała marę zwodniczą, gdy jest tylko droga jedna, zgodna z wiedzą przyrodniczą. Już rozpadły się w kawały dawne majakie mistyczne, nowe mamy ideały higieniczno-statystyczne. Zamiast błądzić w ciemnym mroku ludzkich instynktów wyzwoleń, jedno trzeba mieć na oku, zdrowotność setnych pokoleń. Chyba wariat jeszcze szuka, gdzie drga silnych wzruszeń tętno, gdy dziś kreśli nam nauka szczęście ludzkości przeciętną. Czegóż więcej, każdy przyzna, możesz żądać dobry człowieku, patrząc jak się ta krzywizna dumnie wznosi w przyszłym wieku. Już obliczył nam dokładnie Akademii były docent, ile za lat 1000 spadnie śmiertelności średni procent. Trzymaj zatem na obroży namiętności swoje szpetne, będzie prawduk twój żył dłużej o 2 zera i 3 setne. Witajmy więc ludzkość czystą, zewsząd pieją już hosanna, na wyścigi z onanistą histeryczna stara panna. Lada kiepce od kolebki, ani pije, ani pali, afiszuje swoje klepki, wprawdzie 4, lecz ze stali. Bohaterstwa nowe szranki wlecze młodzian puste łóżko. Żyj lat 10 bez kochanki, obwołają cię kościuszką. I w małżeństwie bez ekscesów kontrolują serca bicie. Czy pamiętasz wśród karesów, że masz tworzyć nowe życie? Troska sen im z oczu płoszy, wielki problem w głowach świeci. Jak przy minimum rozkoszy maksymalnie płodzić dzieci? Odmawiajcie abstynenci, higieniczny was różaniec. Niech się mały światek kręci i w ten świętego wita taniec. Pijcie wodę w cnym skupieniu, ale mnie przechodzi browie, że gdzieś w trzecim pokoleniu znajdzie się ta woda w głowie. Tak, proszę Państwa, to był Boj, który absolutnie teraz jest niepoprawny polityczny, żeby to po tylu latach wróciło znowu to samo, proszę Państwa. No ja tu nie będę się chwalił, ale też napisałem jedną fraszkę, przeczytam na koniec przed piosenką, bo tak mnie dzisiaj naszły te fraszki po tych fraszkach. 4 są wyborcze, ale jedna mi przyszła taka dotycząca aktualnej sytuacji polityczno-ideologicznej na świecie. Szanuję wszystkich, czy duży, czy mały, i ze zrozumieniem patrzę na najnowsze mody, ale nie przeproszę nigdy, że jestem biały i że wolę kobiety bez brody. Proszę Państwa, Łydka Grubasa, Gender, a potem mój przebój ostatnich dni. Niezastąpieni bracia Figofago, co na to cyganie? Nie wiem, co na to cyganie. Proszę Państwa, za samo czytanie, już nie mówię o tych piosenkach, ale za samo czytanie Boja i Krasickiego, a jeszcze dodatkowo Tuwima Gałczyńskiego, nie mówiąc już o Janu Andrzeju Morsztynie, to wywaliliby mnie na zbity pys z każdego polskiego radia i z każdej polskiej telewizji. Takie czasy, proszę Państwa, takie czasy. Ale idąc do fraszek, pozazdrościłem tym wspaniałym fraszkopisarzom i sam napisałem parę takich, bo oglądając te wszystkie programy wyborcze, te wszystkie rzeczy, przyszło mi do głowy. Napisałem taką. O, sami sobie dobierzcie kandydata do tego. Nowa Solidarność, a ja mówię tobie, nie dasz rady, oba generały są już dawno w grobie. Taka głupia wyszła. Bezpartyjny kandydat o bezpartyjności baje, tylko czemu legitymacja z butów mu wystaje? O, jeszcze taką. Ja mam wszystkich Polaków prezydent na świecie, jeśli się z tym nie zgadzasz, to pójdziesz na śmiecie. I wieś siłą, a chłop potęgą jest i basta, powiedział kandydat i wrócił do miasta, proszę Państwa. Także sobie wybierzcie, o których kandydatach mówiłem. Po prostu ktoś mi tutaj skomentował posta, napisał brawo, dziękuję bardzo. No. I proszę Państwa, a propos tych wyborów, to tak się zaczynam powoli zastanawiać, czy czasami do tych wyborów dojdzie. Bo jak dzisiaj przeczytałem, o, i to również na stronach TVP Info, jak i Onetu, nowe dane na temat koronawirusa w Polsce. Zakażeń jest 312, zmarły dwie kolejne osoby.
Kolejny dzień z dużym wzrostem zachorowań w Polsce. Naczelny lekarz kraju twierdzi, że jak tak dalej pójdzie, to w ciągu najbliższych dni będzie u nas tak, jak było na początku we Włoszech i w Hiszpanii. A tymczasem ogłoszono praktycznie koniec tej epidemii, prawie że koniec tej epidemii. I tak się zastanawiam, czy czasami pod koniec tygodnia nie dowiemy się, że ze względów epidemiologicznych wybory mogą być tylko korespondencyjne, albo trzeba będzie przekładać i przyjąć plan Gowina. To wszystko jest, proszę Państwa, możliwe. Wszystko jest w tym momencie możliwe i nagle nie zostanie tutaj nagle stan nadzwyczajny, który przełoży wszystko wprowadzony. Jak wiemy, wszyscy się otwierają, tylko nie my. W tej chwili mają sytuację... Gdzie pan ma ten drugi kanał, z którym z ludźmi pan rozmawia? Bo nie FB przecież. Nie, ja nie mam już kanału, z którymi... Przepraszam, przerwę, pani Bożeno. Ja nie mam żadnego kanału, z którymi rozmawiam z ludźmi. Ja tylko nadaję w tej chwili w radiu, a do 28 czerwca, do końca wyborów, nie nadaję w ogóle na FB. O to chodzi. A po co mam rozmawiać z ludźmi? Nie mam żadnego innego kanału. To jest tylko ten jeden. I proszę Państwa, teraz wracając do tego, ja tak się zastanawiam, czy czasami nie jest taki troszeczkę plan, bo mimo histerycznych i entuzjastycznych zapowiedzi różnych ludzi, to nie jest takie proste z tym panem Dudą, jak się okazuje. A co prawda czytam, że wybuch euforii na spotkaniu z prezydentem, wideo obiegło internet, ale na wideo pokazuje mu, ups, coś poszło nie tak, więc ta euforia jakaś była też, ups, poszła nie tak. Stalowej Woli, gdzie jak się okazało, kobiety zaprosiły go na pierogi, pan prezydent skorzystał z tych pierogów, nikt oczywiście nie miał masek, wszyscy się zachowywali tak, jakby w ogóle żadnego koronawirusa nie było, więc tak się zastanawiam po prostu, czy czasami nie dojdzie również do takiego rozwiązania. Tym bardziej, że sytuacja zaczyna być naprawdę dość ciężka, a to, co się dzieje na Śląsku, jest wręcz no już przerażające dosłownie. To jest prawda. To jest prawda, proszę Państwa, że rząd zapomniał o tych górnikach i oni się przed tym nie obronią, bo wszystkim nam tutaj zamknięto sklepy, szkoły i tak dalej, a tych górników kazano pójść i kopać w tych kopalniach, pracować w kopalni do pracy, wiedząc dobrze, jaka jest sytuacja. No niestety, proszę Państwa, z tymi wyborami może być trudno. Może być naprawdę bardzo trudno, może do nich dojść. Ja dzisiaj jeszcze słyszałem niepotwierdzoną zupełnie plotkę, ale jak nie mówię, nie powinno się mówić o plotkach, ale to jest logiczne. To taka dziwna plotka, że tak się może zdarzyć, że właśnie Śląsk i Mazowieckie, czy Warszawa i Mazowieckie, bo to są największe w tej chwili zakażenia, to DPS-y i te wszystkie rzeczy, to może się zdarzyć tak, że te dwa regiony zostaną wyłączone z wyborów powszechnych i tu będą tylko i wyłącznie wybory korespondencyjne, co oczywiście, szczególnie w Warszawie wykluczy wielu ludzi głosujących. Prawdopodobnie również jest to tak zrobione, aby zagranica miała również problemy z głosowaniem, mimo tych wszystkich poprawek i tak dalej, ponieważ tak się składa, że popularność pana Andrzeja Dudy za granicą spada strasznie. To rzeczywiście jest widoczne również w komentarzach różnych tego, tym co się dzieje na Facebooku i nie tylko na Facebooku i w różnego rodzaju pismach polonijnych, czasopismach, więc oni pewnie też badają i dobrze wiedzą. Pani Ania, wszyscy poza Polską przedłużają lockdown, no ale u nich nie będzie wyborów. Przedłużają swoisty lockdown, ja wiem. W dodatku, proszę Państwa, sytuacja jest tutaj, można obiecać ludziom dodatkowe 500+, czyli obiecywać coś, ale to za to trzeba będzie jednak zapłacić. A u nas nie myśli się w ogóle o tym chyba, co będzie później. Wszystko jest skierowane na te wybory. To też jest prawda, sytuacja taka, że do 28 zostanie to wszystko przeciągnięte, no ale potem niestety może się okazać, że właśnie. No. Podpisy zebrane, jest poparcie szefa i potem belwederek i relaksu strefa. No bardzo dobrze, panie Piotrze. Bardzo dobrze, Piotrek, to żeś napisał. Podoba mi się ta fraszka. Ale to nie jest takie właśnie fraszkowate. Fraszkowate. Nie wiem, na ile prawdy jest w tej plotce. Patrząc na codziennie właściwie twierdzenie podświadome takie, podprogowe pakowanie ludziom do głowy, że za to, że nie możemy otworzyć granic, odpowiedzialny jest, odpowiadają Ślązacy i ludzie z Mazowsza również, bo tutaj są DPS-y, wszystko jest chore i że to oni zawyżają ten poziom, jest troszeczkę dla mnie głupie, tym bardziej, że ja już mówiłem wyraźnie, co myślę na ten temat. Zobaczymy, nie wiem jak Państwo myślicie. Frekwencja 5%? Nie, Pani Dariusz, niestety frekwencja będzie duża. Ludzie chcą pójść, pójdą, nie widzą możliwości, powiedziałem, to są dwa zwaśnione plemiona, ludzi rozsądnych jest najmniej. Również chodzi o to, ponieważ na przykład pan premier zaczął pewne siebie przemówienie w Sejmie,
od tego, że oni mają ogromne poparcie społeczne z frekwencji, w jakiej nigdy nie było. To jest prawda. Mają ogromnie, mieli. I chodzi o to, że następny, żeby nie pozwolić na to, aby nie mogli powiedzieć przy frekwencji 5-10%, nie mogliby wtedy powiedzieć, powołać się na poparcie społeczne. To jest niestety ten problem. Ale niestety ja powiedziałem, co ja myślę na ten temat. Ja natomiast Państwa nie namawiam, Państwo zrobicie jak chcecie. Dzisiaj wyczytałem sobie taki wpis dość ciekawy pewnej dziewczyny, pewnej kobiety, która napisała tak: Panie Prezydencie Andrzej Duda, to jest na Twitterze. Co mi Pan zaproponuje? Dzieci nie mam, więc 500 plus i 500 zł na wakacje odpada. Zwolnienie z PIP nie obejmuję, bo za stara jestem, a na 13 i 14 emeryturę jestem za młoda. To co ja mam to sfinansować, udawać, że jest fajnie? No, no właśnie. To jest właśnie całe środowisko pomiędzy tymi pomiędzy, które jest czynne zawodowo, a któremu nie przysługują praktycznie żadne sprawy, prawda? Żadna pomoc. I co oni mają zrobić? To jest jakieś 70% społeczeństwa. No cóż, ale społeczeństwo tego nie rozumie, nie chce tego zrozumieć. To jest już ich sprawa. Właśnie. Rząd, jak widzę, proszę Państwa, rząd niestety... Teraz muszę jeszcze coś znaleźć. A rząd niestety, proszę Państwa, jest jakby zafiksowany tylko i wyłącznie na wyborach. Zresztą to nie rząd, wszystkie partie polityczne, cała ta klasa polityczna myśli tylko i wyłącznie o wyborach. Jedni, żeby dołożyć PiS-owi, drudzy, żeby obronić PiS, a co, proszę Państwa, ze zwykłymi, normalnymi ludźmi? Takich ludzi nie ma po prostu. Takich ludzi nie ma, więc my jesteśmy najgorszym sortem, proszę Państwa, jako elektorat. No. Panie Boże, ale czy potrafi Pan wyobrazić sobie Pana Trzaskowskiego w Belwederze? Boże, horror, byłem wicepremierem, tfu. Dobrze, Panie Boże, ale czy Pani potrafi sobie wyobrazić w Belwederze kogokolwiek? Mnie na przykład. Czy Pani potrafi sobie wyobrazić Dudę? Przecież to widać od razu, od początku było, że to jest po prostu człowiek... No już nie będę mówił o co dalej. Czy potrafi sobie Pani wyobrazić kogokolwiek innego? Ja nie wiem. Ja sobie nie potrafię wyobrazić żadnego z tych panów. Uważam, że ci, którzy startują w tych wyborach w tej chwili, od Hołowni do reszty, od Kosiniaka-Kamysza, Bosaka i cała reszta, są elementem tego samego układu politycznego, który nas zniszczy. To jest to, co napisała ta kobieta, co ja przed chwilą czytałem. Horror, Biedroń, wicepremier. Ja nie wiem, nie interesuje mnie to. Interesuje mnie, że każdy z nich reprezentuje określoną część konkretnej klasy politycznej, tej, która tworzy karuzelę. No, potrzeba zupełnie czegoś nowego i żaden z nich nie potrafi sobie tego wyobrazić. Ja już dzisiaj słyszałem o ze sztabu Hołowni, to dokładnie swoje słowa, że to będzie ruch społeczny później, takie rzeczy i tak dalej. No. Panie Boże, no ja bardzo przepraszam. Ja wiem, że pani, no nie wiem kogo. Są rzeczy, za których nie można wybaczyć PiS-owi, między innymi również, i nie wybaczę PiS-owi, nie wybaczę Ziobrze, również tych spraw, którą obiecywali w kampanii wyborczej rozwiązania, tych wszystkich afer, w tym również tych afer dotyczących Herrenfolku, czyli afer tych obyczajowych, związanych również z pedofilią i tak dalej, prawda? Tego im nie wybaczę. A widać wyraźnie, że on jest ewidentnie pod ochroną, bo proszę zauważyć, że jego żaden nikt nie atakuje, nie ma żadnego wniosku o ten... Ja już mówiłem to zresztą o wotum nieufności i tak dalej. Wszystkim, każdemu z nich jest wygodnie, że tak jest. Zobaczymy. Ale jak Państwo myślicie z tymi wyborami? Może być tak? Może się tak zdarzyć? Bo rzeczywiście rośnie z dnia na dzień, rośnie ilość zakażonych. Sytuacja robi się coraz, powiedzmy, trudniejsza. I ciekaw jestem, co oni zrobią. Co oni zrobią za tydzień? Ogłosili tak triumfalnie, koniec, wypłaszczenie. Okazuje się, że to wcale nie jest wypłaszczenie. No, no właśnie, tu... Tu nie ma kandydatu, pan zrozumiał. Nie, ja dlatego, że nie mogę uczestniczyć w tym cyrku. To był cyrk. Samo te 100 tysięcy podpisów jest cyrkiem, proszę państwa. To jest cyrk, którego to wszyscy widzimy. Jaki to cyrk? Notabene dzisiaj Sak z Buraka opublikował kolejkę w Katowicach do podpisujących Trzaskowskiemu. To okazało się, że to jest kolejka sprzed 3 lat, zdjęcie sprzed 3 lat kolejki, która tam była jakaś w tej hali w Katowicach, była jakaś taka... kolejka, ogromna kolejka do gier, zaś tam były jakieś mistrzostwa w grach komputerowych, coś takiego po prostu. Panie Elżbieto, podobno Wega zrobił film o aferze podkarpackiej. Niestety, proszę państwa, niestety. Niestety. I podobno ma taśmy ma. To co ten pan reżyser Wega, tak zwany Wega, miłośnik mafii i tak dalej, nie doniósł do prokuratury, nie przekazał tych taśm, nie wszczynają śledztwa, tylko robi filmy? Dajecie się państwo nabierać na kolejny wentyl bezpieczeństwa? A powiedziałem, a nadal będzie trwało to, co trwa. Nadal będą ginęły takie dziewczyny jak Magda Żuk, nadal będą się działy te rzeczy. Niestety, proszę Państwa, ale my będziemy zadowoleni, obejrzymy film, wkurzymy się, poklniemy w domu, ja powiemy, jakie to sukinsyny i grzecznie polecimy Pani Elżbieto. Przykro mi, że tak, bo do Pani mówię, ale to Pani napisała. Znaczy nie przykro, że do Pani mówię, tylko że to akurat Panią sobie tutaj wybrałem. I grzecznie pójdziemy do urn, pójdziecie Państwo do urn i wrzucicie tak, jak Wam każą. Po prostu. Podoba się to pani? Podoba się to pani? Będzie wszyscy, a czy facet zarobi kolejną kasę na byciu wentylem bezpieczeństwa. Po prostu.
Reżyser, który nie powinien, który dla mnie jest w ogóle beznadziejny. Jego filmy są beznadziejne, głupie i bez sensu. Przykro mi. Usiłowałem obejrzeć. Reżyser, który robi tutaj ku przerażeniu wszystkich, wzmacnia te dwa plemiona poprzez pokazywanie jako bohaterów prymitywów. Prymitywów, które nigdzie na świecie nie doszłyby do, że nawet do bycia celebrytą. Tylko w Polsce jakiś osiłek, jakiś kretyn kłócący się z drugim, który był większym mafiozem, może być celebrytą. Podoba się to pani? Hannibal Lecter, donieść do pisowskiego programu, do pisowskiego marszałka. Genialny pomysł, ale ma pan rację, bo to jest genialny pomysł. Donieść na piśmie przez kancelarię adwokacką i zachować kopię. I opublikować tą kopię. I co? Nie, powiedziałem, tą karuzelę można przewalić jej własną bronią, tylko nikt tego nie zrobi, a już na pewno nie ten śmieszny pan, który się nie może zdecydować, czy jest katolikiem, czy nie jest katolikiem po prostu. Bądźmy szczerzy. Okej. Okay. Prosił mnie dzisiaj ktoś, napisał do mnie i prosił mnie, żebym puścił tą piosenkę, więc tą piosenkę puszczam. Muszę sobie tylko przypomnieć, kto mnie dzisiaj prosił. O, właśnie, okej, okay, pani Ania, bo prosiła mnie, żebym puścił patch kultu, więc puszczam patch kultu. Patch kult. Kazik i kult, proszę państwa. Tutaj ktoś napisał, że najpierw było poluzowanie, po to, by później przycisnąć. Proszę państwa, jest takie opowiadanie. Kto to napisał? Jacek Dukaj? Chyba Jacek Dukaj, Kara mniejsza. Przeczytajcie je sobie, to może zrozumiecie. Bardzo ciekawe opowiadanie. Abstrahując od pewnego rodzaju ideologicznych rzeczy, które tam są, warto zobaczyć pewną zasadę, która jest tak często stosowana, która być może została tutaj zastosowana, proszę państwa. Mówiłem państwu jeszcze raz, powiem, bo dzisiaj mówiąc o tych sprawach, bo zakończyliśmy na tych sprawach związanych z tą sferą, że tak powiem, obyczajową, to co nazywam Herren Folk, to niestety, proszę państwa, dzisiejsza reakcja niektórych, i tu jest tutaj pan Kamil, jest. Wiem, że pan nie może chyba oficjalnie, ale powiem wprost, że niektóre zachowania niektórych hierarchów są przerażające w tej sytuacji. Przerażające w tej sytuacji, które nakręcają tylko i wyłącznie stronę przeciwną i potwierdzają tezę, iż te sprawy dotyczą tylko i wyłącznie Kościoła. To bez sensu. Nie wiem, czy tam ktoś myśli. Powinien jednak pomyśleć, zanim zezwoli na coś takiego. W dodatku ja rozumiem pieniądze i bogactwo, ale pewien nielegał będący zaprzeczeniem wszystkiego, co niesie ze sobą chrześcijaństwo i Kościół katolicki, no niestety jest lepiej, żeby się nie wypowiadał w ogóle. Bo co się wypowie, to napędza wrogów. A pieniędzmi się wszystkiego nie załatwi, bo jednak ludzie mimo wszystko w pewnym momencie zrozumieją, że te 500 plus już im na nic nie starcza. Dobra. Proszę państwa, ciągle słyszę o Chinach. Tymczasem jest bardzo ciekawy artykuł, przeczytałem o jednego hierarchy, tak, ale tamten drugi to nie hierarchy, ale wie pan o nim mówię. No. Chodzi o to, że Chińczycy ogłosili, mają nowy plan wobec Hongkongu, niezgodny zresztą z ustaleniami z Anglikami międzynarodowymi. Właśnie, międzynarodowymi ustaleniami. Pekin chce narzucić Hongkongowi prawo o bezpieczeństwie narodowym, które ma zakazać m.in. podważania władzy komunistycznego rządu. Jeżeli się, czyli jakakolwiek krytyka wobec rządu, jakakolwiek krytyka, próba krytyki może być kończyć się w warunkach chińskich śmiercią praktycznie, bo tamto więzienie to jest śmierć po prostu. Tak to mniej więcej, proszę państwa, wygląda. My u nas szukam informacji w jakiejkolwiek rządowej prasie i tak dalej. My nie robimy nic. Czytam tutaj artykuł, pan Wiktor Bagiński, u nas też będzie Ameryka, musimy się postawić, gdzie zabójstwo George'a Floyda porównuje się, że u nas będzie... No co, cisza? Cisza jest? Nie, nie, nie. Tak, u nas jest cisza, a nie to, pani Dariuson, u nas jest cisza a propos tego Hongkongu. Zajmujemy się Palestyńczykami, krzyczymy tutaj Żydzi Palestyńczycy, a tymczasem Chińczycy mordują ogromną społeczność Hongkongu. Swoich własnych, zresztą braci, swoich własny naród mordują i mordują, sprzedają na części, robią wszystko, aby ich zniszczyć. No i co? I u nas jest cisza. Natomiast oczywiście zajmujemy się wszyscy tym, co było w Ameryce. U nas też będzie Ameryka. Musimy się postawić. Pan Wiktor Bagiński tak pisze na ten temat, ponieważ chodzi o to, że oni biorą pod uwagę, że ten Floyd, myślę, że też my musimy odpowiedzieć na to, co robi polska prawica społeczności LGBT+. Ja nie słyszałem, proszę państwa, żeby tutaj jakiś człowiek z LGBT za to tylko, że jest homoseksualistą, czy lesbijką, czy czymkolwiek, został przez kogoś zabity, potraktowany i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem temu absolutnie przeciwny, proszę państwa. Ja jestem absolutnie przeciwny i wszyscy wiedzą, i już wszyscy wiedzą, że tak jest. I wszyscy wiedzą, że tak jest i o tym głośno mówię, ale niestety, proszę państwa, No cóż, nie możemy pozwolić na to, żeby porównywać ewidentną śmierć człowieka, który dokonanej przez brutalność policji, brutalnych policjantów, nieprzewidujących skutków, notabene przepraszam, to się zaczytałem w czymś.
I proszę Państwa, i oni są ewidentnie, poza tym tak się okazuje, że tak naprawdę to też nie są biali ci policjanci. Więc to wszystko jest jakaś rozrywka wewnętrzna, bo ktoś chce wpuścić w ogóle Stany Zjednoczone w taki cyrk. To u nas też pokazują, akurat u nas pokazują, natychmiast porównują to z biednym losem LGBT. Ja nie wiem, jaki jest los LGBT i mnie to nie interesuje. Z drugiej zaś strony jesteśmy bardzo blisko również różnych złych bardzo zachowań. Można nie lubić dziennikarzy, ja też ich w ogóle generalnie nie lubię, ale ja grzecznie odmawiam. Teraz jak mnie proszą o jakieś wywiady, Skype, ja grzecznie odmawiam. Nie obrzucam ich błotem, a tymczasem tutaj, jak się okazało, dziennikarce OKO.press, pani Dominice Sitnickiej, przywalono bardzo mocno i praktycznie poturbowano, gdy usiłowała filmować ludzi w kolejce, chce prowadzić wywiady, bo jak wiadomo, 83-letni Pietrzak miał dzisiaj koncert, czy ma koncert w Centrum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, więc dziennikarze tam chcieli. Nawet jeżeli napiszą zły artykuł, to to są dziennikarze. I nie można ich w ten sposób. Ja przypominam, jak traktowano i tym, którzy tam byli pod tym i zaczęli bić tych dziennikarzy, przypominam, jak traktowano ludzi pod krzyżem. Robicie to samo. Robicie to samo, więc cóż, uważacie, że tak można. Nie, nie różnicie się niczym innym od tych, których Palikot zebrał w 2012 roku, żeby zbezcześcili ten krzyż i żeby zniszczyli tą manifestację. Nie różnią się niczym po prostu. Ci sami ludzie nie różnią się niczym. O, już oczywiście to nie było tak, to było ukartowane. Tak, pani Darawachus, wszystko jest ukartowane. Wszystko, co ruszy się prawicy, jest ukartowane, tak? Tych bogobojnych ludzi, którzy tym krzyżem, którym mają, do którego się modą, zarżnęli i podrżnęliby pani gardło, jak się pani tylko nie zgodzi i powie to, co ja powiedziałam o jednym hierarchu popierającym pedofilię. Prawda? No więc pani się zastanowi, to nic nie było ukartowane. Niestety. Ja zresztą widziałem zachowania niektórych ludzi na swoich spotkaniach autorskich. Też w różnego rodzaju dziwnych klubach, w różnego rodzaju prawicowych środowiskach widziałem, jak oni potrafią się zachowywać i sam wielokrotnie rozmawiałem z dziennikarzem z TVN-u, który był z innymi, tylko po to, żeby rozmawiałem i nie dopuszczałem do tego, żeby ich coś złego spotkało. To są dziennikarze. A, pani chodziło o morderstwo, czy było... A, tego to nie wiemy. Jest taka teoria spiskowa, sorry. Ja mówię w tej chwili o czym innym. Ja mówię w tej chwili o tym, co się stało w Warszawie, więc jesteśmy blisko do sytuacji, w której nerwy komuś pójdą dalej, a wszystkie strony chcą mieć niestety, proszę państwa, ofiarę. No. Właśnie, tutaj jeszcze mi ktoś napisał coś ciekawego, bo to chyba się rzeczywiście zmienia na świecie. Tomek, to my. Czytał pan na temat najnowszego planu Niemców w sprawie nowego pakietu koniunkturalnego. Już mówi się o kupie kasy na rozwój nowych technologii i odejściu od Huawei i na korzyść Ericssona z ewentualnej fuzji Siemensa w sprawie 5G. Tak, ja o tym słyszałem i mówiłem, tylko nikt mi tu nie chciał wierzyć, że ewidentnie Niemcy sterują, chcą się uniezależnić mocno od Chin. Uniezależnić mocno od Chin. Może dlatego, że i może dlatego jest pewien taki niechętny, bo tego też nie wziął, że ten centralny port lotniczy, który ma być w Polsce, miał być w swoich założeniach głównym elementem jedwabnego szlaku. Głównym elementem jedwabnego szlaku, który w tej chwili po koronawirusie, moim zdaniem jedwabny szlak, ja mówiłem wcześniej, że to jest jedwabny szlak śmierci. I zgadzam się, że zamiast budowy tego centralnego portu lotniczego, nie dlatego, że we Frankfurcie czy gdzieś tam będą się cieszyli, że oni mają główny port, to proszę państwa, dlatego, że jakby to państwu powiedzieć, ale właśnie dlatego, że zablokować trzeba Chińczyków. To w tej chwili jest jedwabny szlak śmierci. Oczywiście, że tak. I mowa o tym centralnym porcie lotniczym jest troszeczkę bez sensu. Rzeczywiście potrzeba mieszkań, żeby ludzie mieli mieszkania, potrzeba pracy, potrzeba szereg innych rzeczy, a nie wielkie inwestycje, taki miś na skarę naszych możliwości. Tak to Baryja mi się od razu przypomina, jak to słyszę. Tak uważam po prostu. Natomiast to, co pan mówi, jest... O właśnie, no tak, a Volkswagen daje 2 miliardy euro na elektryczne auto w Chinach. Co pan słyszał, że Volkswagen daje 2 miliardy euro na to? Bo ja akurat nie słyszałem tego i powiem szczerze, że jakoś o tym się tak głośno nie mówi. No to w ogóle generalnie, jak słucham polskiej telewizji, czy czytam polską prasę, to dziwię się, oni się wszyscy powołują na Niemcy, jak Niemcy nas doceniają w ogóle i tak generalnie. Nie mamy swojej prasy w Niemczech, ale także nie mamy żadnej prasy w Niemczech. Ja nie wiem, skąd oni wzięli, że Niemcy stawiają nas za przykład walki z koronawirusem, bo ja nigdzie żadnego takiego artykułu nie przeczytałem. Die Welt coś napisał w dwóch zdaniach, a pewnie przetłumaczyli z tego 50 i już, no. Ten niemiecki kierunek jest bardzo dobry dla Europy. Tak, to nie jest tylko ich kierunek, bo to ewidentnie widać, to jest dowód na to, że te wycofywanie tych żołnierzy z Amerykanami jest chyba jednak uzgodnione, bo to Amerykanie nie chcą Huawei'a w Europie, w Niemczech i Niemcy to robią, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Ja wiem, że w Polsce nadal są ludzie, którzy wręcz patologicznie nienawidzą Niemców, ale to jest bzdura. Ja powiedziałem, prawie cała moja rodzina
ta, która miała odpowiednią ilość lat, oczywiście walczyła z Niemcami, że walczyła z Niemcami. A, to w prasie azjatyckiej pan to czytał. No to jak pan to czyta w prasie azjatyckiej, to proszę im wierzyć. Tak, tak, proszę im wierzyć absolutnie tak jak to, że zapewniali Anglików, Chińczycy miesiąc, tak jak w to, że nie zrobili koronawirusa, że oni są niewinni, w to, co i proszę wierzyć również to, co mówił ambasador, co robił ambasador Chin w Polsce, co mówił. To też proszę w to wierzyć po prostu. Bo tu w Niemczech ja słyszałem zupełnie sobie zdziwiony co innego, że nie ma żadnych tutaj, zabronili w ogóle inwestycje w Chinach. No tak to się nie nazywa. Zobaczymy zresztą, proszę Państwa. A to ten pakiet może być ciekawy, bo tutaj miało wejść, ja zauważyłem, bo miało wejść szybko 5G i nagle się zaczęły tutaj wycofywać niektóre te firmy, tak jakby przedłużać to. Niby się zwala na koronawirusa, ale to może być również dlatego. To również może być dlatego. Tak, to prawda, Volkswagen inwestuje w Chinach. No. Raczej, pani Dario Larson, raczej to trochę inaczej chyba jednak będzie wyglądać, tak mi się wydaje. No zobaczymy, w każdym razie nie wpuszczą tutaj chińskiej elektroniki, z tego wynika. Okej, okay, proszę Państwa, wracając do tego, ale najpierw powiem, Tomek Tomy 7, była dzisiaj audycja o fraszkach, nazywała się Fraszkowisko, była dzisiaj o godzinie 13, także i było o Schrödingerze i o tym. Natomiast jeśli chodzi o tych Chińczyków, to tak, tylko że jak ktoś myśli, że to jest... że to jest decyzja spowodowana w roku 2020, stworzona w 2020 i ostatnich miesięcy, to się głęboko myli. To są decyzje planowane dwa lata temu, rok temu. To wszystko dotyczyło 2019 roku. Miano, czy zainwestują, czy nie, tego nie wiem po prostu. Tego po prostu nie wiem, proszę Państwa. Być może to raczej wątpię, tym bardziej, że rzeczywiście Volkswagen i część przemysłu niemieckiego jest w Chinach od lat co najmniej 40 jako element reganowskiej doktryny powstrzymywania i jednocześnie kontroli. To też trzeba spojrzeć, więc nie wiadomo, jak to dalej będzie. Nie wiemy o tym, zresztą o tym się praktycznie w tej chwili nie mówi, ale ja sądzę, że nie dojdzie jednak do tej większej inwestycji. Zobaczymy zresztą, chyba że w Chinach coś się zmieni, tym bardziej, że Chińczycy zaczynają działać bardzo nerwowo, bo ostatnie oświadczenia w sprawie Tajwanu, czy mobilizacja wojsk na kierunku Tajwan właśnie może stanowić początek naprawdę niezłej awantury, proszę Państwa, naprawdę niezłej awantury. Proszę się nie martwić, jakoś to będzie, jakoś sobie poradzimy z tym wszystkim, przynajmniej my tu w Polsce. Nie ma co się denerwować, proszę Państwa, dzisiaj był Dzień Seksu, jutro jest Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. No to tak, najpierw się robi Dzień Seksu, a potem się robi Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet. To wszystko jest przeciwko mężczyznom, autentycznie. I Dzień Rudych Osób. Tak jeden rudy mi się przypomniał. Imieniny obchodzą... zaraz, bo to nie, to przepraszam, kurde, co oni mi ten 8 marzec wsadzi, bo muszę jeszcze raz znaleźć kartkę z kalendarza, proszę Państwa, widzicie, jak to się, jak to wychodzi, już czerwiec, no nie, imieniny jutro jest 8 chyba, tak, 8, no właśnie, tak mi tutaj się wskoczyło, bo to wszystko jest tak, że jak sam to robię, to mnie zaczyna się bać, o, a, jutro jest poniedziałek, dobrze, dobrze, jutro jest Dzień Informatyka, Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt, z tym się akurat zgadzam, nie lubię męczenia zwierząt, a Darawachus, żeby się mogły dowiedzieć, kto im dziecko zrobił, oj, pani Darawachus, to jest wesołe. No, imieniny obchodzą Medard, Seweryn, Dobrociech, Heraklius, Jakub, Maksymin, Maksymina, Maria, Medarda, Wilhelm, Wyszesław. Najlepsze życzenie Wyszesławie i wszystkim pozostałym solenizantom i jubilatom, proszę Państwa, nie będziemy się tym dalej przejmować. I cóż, jutro prawdopodobnie gdzieś koło 10-11 nadam kolejny odcinek Resetu, no i na wieczorną audycję. Natomiast proszę zwracać naprawdę uwagę na te tutaj czaty. Ja tutaj zaznaczam, gdzie jestem i na Facebooku też zaznaczam, gdzie, o której, co będzie. Zależy mi również na Państwa feedbacku, czy to się podobało, czy nie podobało, co zmienić, bo musicie wziąć Państwo pod uwagę, że ja naprawdę robię to sam. Tylko sam, nikt mi nie pomaga. To nie jest tak jak w normalnym radiu, że jest cała masa ludzi, że redaktor ma pomocników, który umawia, kogoś zbiera materiały, drukuje, mu pokazuje, a on tylko siada i mówi. Ja nie dość, że to robię, to jeszcze w dodatku muszę to mówić. Dobrze, i na koniec, proszę Państwa, aż do znudzenia, bo dzisiaj jeszcze jest trochę Dniu Seksu, będzie Bożenka, braci Figo Fagot, ale to już ostatni raz na jakiś tydzień, dwa, czy więcej, jeszcze ją puścimy, jak będzie tego. Także dobranoc Państwu i taka wesolutka piosenka, bardzo niepoprawna politycznie, żeby się Państwu jednak dobrze spało i żebyśmy w niedzielę wstali, znaczy w poniedziałek wstali z nowymi siłami do wytężonej pracy. Okej, okay. Dziękuję, dobranoc.